W takim razie ja was witam bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Jestem tutaj z czwórką mocnych graczy. Mocnych graczy. Mocni gracze, tutaj po lewej oczywiście Krzyku Poczciwy. Jesteśmy w Ameryce, więc troszkę może będzie, że Kindly Chris. Dobra, jest teraz ze mną Karol. Karol, tak, Karol. Karol Chris Wiśniewski. Możemy zabić. Nie, bo ja do niej też tak mówiłem. A, okej. Okay. Szanowo. Musisz przemyć. No, przemyję. Maria. Maria. Tak? Tak. Maria. Przez bo ja sobie znam no, no i oczywiście Kłopatecki, ksywa... Ogry. Tak. Ej, nie możecie się ze mnie śmiać. No, piszcie komentarze, że mnie obracają. Nie możemy się, to jest komplement. Piszcie komentarze, że mnie obracają. A wczoraj coś rekaptuje. Ale to jest pozytywne. Ale z twoich ust jest komplementem. Bo ty mówisz, że to jest silne, że to jest silny tak, mężczyzna. A trąba, pa, ogry, kurwa. Na co ty robisz, Krzyszy? Krzyku rozpada ognisko. Ej, rozpoczęcie tego odcinka jest tak mocne, że to są. Jest w ogóle strasznie długie. No. Krzyku, chłopie, odpala ognisko i robi teraz... Czyści sobie telefon na odcinku. A. Ej, możemy już... Skończyli się już, możemy zacząć? Możemy, kurde, bo chce mi się jeść. Możemy zacząć? Powiedz w ogóle, o co chodzi, może. A, chodzi o to, że, no właśnie, musimy powiedzieć, zebraliśmy tutaj przy szklanym stole. Także wszystko widać, co robicie pod stołem, więc nie róbcie niczego dziwnego pod stołem. Zobaczmy się tutaj po to, żeby skosztować kilka bardzo fajnych rzeczy, których nie zdobędziecie w Polsce w zwykłym markecie. Czy są fajne? Zaraz się przekonamy. Czy są fajne? Właśnie. Większość z nich, większość, to mi się wydaje, większość, nie? Albo przynajmniej połowa jest typowo amerykańska. Czyli po prostu no... Tłusta. Tłuste, serowa. Serowa. Tutaj bardzo dużo rzeczy jest z serem. Ser, także szybko. Mamy nie będziemy oceniać, będziemy tylko rozmawiać, czy to było dobre, czy według was to było spoczko. Myślę, że nie ma co oceniać. Poczekaj, nie przeszkadzaj Krzysiowi, dobra? Są takie typowe. Dawaj, Krzysiu, czy naprawiać, dobra. A to jest na takie... pierwszy ogień idzie mac and cheese. To jest w ogóle typowo amerykańskie, w sensie nie znam innego kraju, gdzie to jest tak bardzo popularne. W Polsce w ogóle nie da się tego nigdzie kupić, ja nie widziałem. To jest strasznie drogie, bo to jest produkt Apple'a. W iSpocie można mac and cheese... O Jezus! I wtedy dają ci maga w serze. Dobra, nieważne, przejdźmy do mojej kwestii tutaj. Degustacja? Nie. Jedliśmy to w knajpce i to było dobre dla nas. W knajpce? To było takie strasznie kaloryczne i słodkie. Tak, tak i było. Ale tam w panerze to jedliśmy. Bo nie wiem, czy to będzie dobre przez to, że to jest z marketu, nie? Ej, no, dobre, dobre. Tu, to się tak jakie ma być. Tłuste, makaron. Zanim damy Krzychowi. Ale ja mam jedno z proszku i było obrzydliwe. Krzychowi sobie sam nasypał. Oczywiście, moi kochani, subskrybujcie też kanał. Tutaj na fajnej łyżeczce macie guziczek. Już go nie ma, bo już został kliknięty przez was. O kurczę. A my degustujemy się. Oj kurczę, dziwnie rozkieszone. Domyślam się, że w jakiejś restauracji może być o wiele lepsze, ale to mnie nie rozumie. Zero bez smaku? To są makaron. Dla mnie to nie ma smaku. Nie wiem, czy dla mnie to nie ma smaku. Nie ma w ogóle powinno smaku. Być bardziej ma. Nie, ma smak przez pół sekundy, od razu i nagle traci ten serowy smak i smakuje jak mokry makaron. Ja bym to jeszcze posypała serem. Mm. Właśnie napisałeś. Jest jeszcze serem? Przez no, serze. Ale to jest taki wodnicy. Stop, co się stało? Co się stało? Wyleciał mu makaron, ja mówię... I że mnie śledzi i w tym momencie spróbował takim wielkim kawałkiem. Takim wielkim makaronem. Takim wielkim, bardzo wielki. Nigdy nie widzi większego kawałka. No, ja też nie. Dla mnie to jest takie, no marketowe, nie? Marketowe, takie marketowe, że tak, tak. Nie ma co oczekiwać, że to będzie niesamowity posiłek z sześciogwiazdkowej restauracji pod z gwiazdeczką Michelin. Ale jest szansa, że wiesz, była szansa, że będzie to bardzo dobre, nie? Ale była szansa, że dało się to zjeść i dało się to zjeść. W mikrofalówce. Bo była też szansa, że mi się tego nie dało zjeść. Tak, jak moja ostatnia pizza, którą zrobiłem i nie dało się jej zjeść, była tak niedobra. No. Tu jest w ogóle bardzo popularne są rzeczy gotowe. Insta food, instant food, nie? Insta food. Tylko trzeba, trzeba znać pewnie dobre właśnie jakieś marki, nie? Bo taka pierwsza lepsza. No tak jak ze wszystkim w sumie, nie? Popcorn serowy w Polsce znajdziemy. Znajdziemy. Ale nie jest aż tak dobry jak tutaj. Będą nam potrzebne te talerze? Ja już jadłem. Chyba w ogóle nie będą. Zanim otworzysz. Ja go myłem. Zanim otworzysz. Ej, w ogóle mam protip, mogę na sekundkę? No. Że zanim się otworzy, zanim otwieracie popcorn, zawsze przerzućcie, bo tam sól zostaje na samym dole. I dzięki temu cały popcorn jest dobry, a nie tak, że z góry jest takie mle, a na dole jest zasłonę. Pamiętajcie, że pierwszy musi być zawsze zjedzony w sposób podrzucania do góry. To, tak? No, tak. Czyli znaczy, każdy tak nie będzie... zagniemy, tak? Tak, każdy musi, no. Ja, a jak ci nie wyjdzie, to będziesz miał pecha przez najbliższe 10 minut. To jest popcorn po smaku białego sera cheddar. White cheddar. I ja już tutaj testowałem w ogóle te popcorny serowe i mega są dobre. W sensie mi... Ej, co?
Nikt tego nie zauważył, ale przez nią powiedziałem, że to jest popcorn o smaku kukurydzy, bo zobaczyłem tu kukurydzę. Powiedział bez kitu. Nikt tego nie zakodował, jakie to było. Ja zakodowałem, ale chciałem powiedzieć o serze. Popcorn o smaku kukurydzy. A ja wczoraj też zobaczyłem tu kukurydzę, zacząłem ją jeść, zacząłem jej coś smakować i okazało się, że była surowa. Serio? Każdy musi. O, udało się, dobra. O, jeszcze wysuwa. Ja. Za pierwszym razem. Dobra, za pierwszym. Ja mi się nie udało. No, tak ja. Easy. Co? Nie zapałem, ale odbiłem go. Ej, trochę zamulający jest ten popcorn. Ja wolę taki maślany jednak. Nie, dobre są szarowe, ale to nie jest słaba akurat chyba. Dobra, ja spróbuję już normalnie, bo jestem słaby. O kurde, dwa, zmylimy mnie. Smakuje wam? No jest taki w granicach tolerancji. Ale on jest taki kwaskowaty na końcu, nie? Tak no. Wszędzie bym powiedział. Jakbym miał zjeść, to bym zjadł. Ale jakbym miał zjeść, to krzesło też bym je zjadł. Ale akurat tak się składa, że nie ma. To raczej chodziło o to, że jakbyś znalazł takie coś w domu i byś miał nic innego, to byś zjadł, nie? No. Chcę się pić. Panowie, no to mamy wodę w kartonie. Co? Ale wziąłem ją dlatego, że jest w kartonie. Just water. Pewnie będzie smakowała normalnie. I w ogóle tutaj w Ameryce też jest to takie śmieszne, że na przykład na tej wodzie pisze, że just water, czyli to jest po prostu woda. Tylko woda. Tylko woda. W języku angielskim mówią to, że takie proste rzeczy brzmią tak fajnie. Fine. Just water. Just water. I have asked. Ale wiesz, masz just water i fajnie to brzmi, nie? A w Polsce miał tylko woda. Ale nie, bo to jest właśnie takie coś, że oni mają inną percepcję przez to. Bo my zawsze mamy ten odskocznik takiego właśnie angielskiego języka, który jest taki trochę niedostępny, ale fajny, nie? A oni czegoś takiego nie mają, oni nie mają już dalej, nie? Dawaj tylko wodę. Chciałem tylko powiedzieć, że jest jeszcze masło tutaj, które nie jest masłem, tylko margarynem i margaryną. I nazywa się You Think It's Butter, czy coś takiego. I ma taką ma nazwę, tak jak znam. Uwielbiam. Tak i Kasia się nabrała i piła. Tak kupiłam właśnie to masło, a to jest kupię margaryna. Ale ja. Ale kocham w Stanach właśnie, wszystko kocham w Stanach. Na przykład niesamowite dla mnie jest to, jak w restauracjach zawsze widać, że właśnie nie zawsze, ale często widać, że oni nie mają takich półśrodków. Czyli na przykład zawsze mają coś wyjątkowego, na przykład Panda Express. Masz Chinola, dobrego bardzo, ale dają chłopie wróżbę do każdego zamówienia. Zawsze. Do każdego. Jedna z lepszych wód, jakie piłem. Czyli tutaj bardzo wysoką ilość anionów. O! Kation wapniowy? Kationy też są. No niesamowity smak. Że to smakuje? Jak woda. Serio? Jak tylko woda. Serio będziemy rozmawiali? Możemy kolejny? Mąka! Nie, to są ciasteczka, które są w opakowaniu pomocy. 100% real cheese. Ej, no i to jest wszystko. Patrzysz na to i... I masz rybkę. I to jest w ogóle popularny ten goldfish, nie? W sensie, ja kojarzyłem wcześniej, zanim to jest ciasteczka. To są ciasteczka z sera? To są ciasteczka serowe. 100% sera? 100% sera. Co? Próbuję. Takie osypki. Osypki! Osypki! A to jest takie zwykłe. Dobra. Nie, to nie jest 100% sera. To jest właśnie to, co dajesz na ostatnią półkę w szafie. Tak. Jak już nie mógł co jeść, to gdzieś tam sięga, że wszystko już zjadł. I to jest wtedy smaczne, to jest wtedy geek, to nie? To jest smaczne. Ale tak normalnie tak to nie jest. Panowie, a ja mam dla was teraz picie. To picie już znacie. To jest smak. Przyda się. Wypiliście jakiś tam smak, pamiętam, bo widziałem, ale znaczy też, ja też go piłem, ale bang i masz, i to jest kolejny dowód na to, że to jest, że oni robią takie dwa różne rzeczy. Smaki banga są wszystkie napisane tak dziwnie, czyli na przykład ten smak to jest Rainbow Unicorn. Aha. Taki jest smak tego, nazywa się sobie Rainbow Unicorn. Nie napiszą ci, że to jest, nie wiem, malinowe, tylko to się nazywa Rainbow Unicorn. Dawaj, dobra. I to ma 300 mg kofeiny. I łabej teraz się zdziwić, jak będzie tęcza leciała. Ojej. Dobra, jednak nie. No i właśnie, to jest energol, który ma 300 mg kofeiny, to jest strasznie dużo. To jest jak 3 espresso. Albo jakby to Michael powiedział espresso. One są tutaj popularne bardzo, nie? Nie wiem, są bardzo popularne, ale wiem, że... Trochę na pewno. Czy espresso? Czy espresso? Wiecie, jak smakuje? Jak piccolo. Nie! No. Piccolo. Tak, jak piccolo, no. Ej, ale dobre! Rainbow Unicorn, piccolo, kochani. Piccolo. Jak ktoś lubi kofeinkę, w sensie nie przeszkadza mu jej duża zawartość kofeiny, to na cirku, nie? Obrzydliwe. Chciałabym powiedzieć, no. Marcucha, co ty gadasz? No, nie dobre. Jeszcze sobie myślisz, że to ma taką kofeinkę i tak. No, myślę sobie, palę takiego jednego banga i mogę się uczyć całą noc, nie? Ja chcę trochę, bo jednak nie mogę. Serio? No, chcę. Dobra, skoro mamy trochę just water, to mamy również pink lemonade. Ej, wyglądaj na pomy. Proszę. No i jeszcze masz tutaj taki sposób użycia pokazany, tak jak nie wiem do końca, o co chodzi, myślisz pewnie, że ten, nie? Ale gdzie właśnie?
Ale ważne! Ale teraz jest fajniejsze pewnie niż teraz tak jest fajniejsze. Bo dobre. Challenge łopie, challenge jest, żeby... No co my chłopie? Więcej. Ale jedno coś jest kwaśne, jedno coś jest słodkie. No i tak, tak w sumie ze wszystkim. Że ukradłeś wujasowi wodę? Tak, ukradłem wujasowi wodę. Ale daj trochę więcej. Ej, no chłopie, skosztuj sobie, no. Po co mieszano? Mieszano. Że to jest idealny kubek do mieszania. Dawajcie to na hejt, dawajcie na hejt. Ej, patrz, no, ej, ciekawe czy ten kubek działa też... O Boże. Co? A, bo on... Ej, ciekawe czy działa też spicer, uwaga. Ale idealnie nalałeś. Idealnie nalałeś sobie. Idealnie nalałeś. Masz upie, lepiej. Mi też. Tak. Ej, dobra, walimy hejnał? Walimy, no. Hejnał nie. Będzie beka. Obrzydliwe to jest. Niedobre. Będzie strasznie kwaśne. Ej, za mało wody, dawaj więcej wody. No właśnie, bez wody to jest tak jak... No nie dać tego. Ojej, kwaśny, kwaśny fest, no. Nie da się tego wypić. I faktycznie na butelkę wody to może być dobre. Mi się wydaje, że to nie jest złe. Ej, jak ja mam tyle, to jest dobre. Nie jest złe, jest orzeźwiające takie. Jest jak taki troszkę gry, to wynajmniej. No, z tamtej strony, no. Ja bym to wypiła w takich proporcjach, jakich powinno być. Proszę bardzo. To są kuleczki z sera cheddar. Chłopie, dlatego mamy te kawałki, żeby sobie nabić kuleczkę. No. O Jezu, ale to wymyśliliście. Czekaj, dobre. Pyszne. Można się sobie dać coś do piwka, nie? Kurczę, ja nie jestem fanem. Zamulę to bardzo, nie? Nie. Ja nie jestem fanem jedzenia pole. Samego sera, po prostu. Chociaż do piwka byś miał ochotę bardzo mocno na to. Miałbyś mega ochotę. To jest gęste piwko, jest taka. I to jest takie troszkę wytrawne, nie? Podrzuć. Wydaje mi się, że do piwka byłoby musiałbyś na talerz wysypać i dodać liście jakieś laurowe i wiesz, wtedy chłopie wygląda jakby głosowało... Liście laurowe. Ja nie robię, zamula strasznie. Liście laurowe. I by wyglądało jakby kosztowało chyba co najmniej $45. Dobra, ej, macie swoje łyżeczki? No teraz. No. Odrzucamy to. O kurczę, to jest właśnie... Nie wiem co to jest. To jest chyba galaretka. Ale nie stała w tym. Nie stała w lodówce. Więc to może być dziwne. Ale jest to produkt Fanty. Ej, panowie, nie używamy łyżeczy. O kurde, ale to wali. To było w lodówce czy nie? Nie, to nie było w lodówce. Ale to wali. A to jest galaretka? O Boże, ja się nie wiem. Oj, nie da się. To jest galaretka. Ja im językiem. Trzeba tu w pikiem. Nie trzeba wyciąć tu w pikiem. Wyciąć trzeba, no. Ale czemu to ma posmak, jakby tu był alkohol w tym? Ej, ale śmierć jakby było alkoholowe, chłopie. Ej, co, wy mi chcecie sprankować? Nie, to nie jest alkohol. Ej, ale faktycznie śmierć jest alkohol. Jest alkohol. Nie. Jest alkohol. Czemu tak mówisz? Nie ma to alkoholu, chłopie. Ej, to nie ma smaku. Ale to jest obrzydliwe. Ej, no to, bo to jest... Nie ma żadnego smaku, żadnego. Bo to jest Fanta, ta, co ma smak. Winogron. Ej. Moje jest przeterminowane chyba. Na bank, twoje, ale no. Tylko twoje. Tylko ale nie, w sensie, że... No... z kosztu. Jeszcze. Z no bo to nie jest w lodówce. A ja muszę spróbować. Więc to ma tak, to musi być konsystencję. O nie. Dobra, uwaga, a teraz mamy... O nie. Coś fajnego, ale... Fajnego? Potrzebujemy łyżeczki. Ogólnie zbliżone? Potrzebujemy łyżeczki, nie. Ja tego chyba nie wiem. Ale to nie wygląda dobrze. To jest relish i to w Ameryce się dodaje do hot dogów na przykład. Aaaa! To są ogórki. To są ogórki w jakimś, chłopie, nie wiem, w jakiejś zalewie. No smakuje tak ogórkowo dosyć mocno. No ogórek. Ale tak, rzeczywiście. To jest tak posiekane, drobno posiekane i oni dodają na burgerki, nie? Już tak postawiam. Na burgerki to puszczają, na podogi, no. Jestem w stanie zaakceptować, zrozumieć, uszanować, ale nie zjeść samego. Ej, są takie smaki. Tego się do cheeseburgera nie dodaje czasem? Dodaje się. Tak, dodaje się. Do hot dogów. I to jest takie coś, że... Mimo tego, że ci to nie smakuje aż tak bardzo, powiedzmy wiesz, że to się je, nie, komponuje i komponuje, o, i komponuje ta, się fajnie, że na hot dogu zjeść i to jest ale dobre. Tak, a tak, tak samo, tak sobie myślisz, są też takie smaki. Ale jest może też, nazwać smakami pateca. Ale to był taki typowy relish, a jeszcze słodki. Ja muszę iść coś zrobić, niestety. Tak? Ale Piotrulo bardzo chce wystąpić, a Jojo przejmie kamerę. Piotrulo? Tak. Chodź Piotrulo. No. Siema. Cześć Piotrulo. Cześć Piotrulo. Piotrulo, troszkę to już testowaliśmy rzeczy, wszystkie były dobre, na szczęście zostały już same niedobre. Ej, ale fajnie, fajnie, że tak teraz Peter jest po tej stronie. Oczywiście, że fajnie. Lokas jest z nami, on się tutaj zna na wszystkim, więc on pewnie zna te produkty wszystkie. No. Za kamerą tak kozaczy, nie? Ale spoko, wszystkie produkty, które już były, on zna. Więc teraz zaczynamy listę produktów, których na pewno już nie zna. O, to akurat, no, to jest super. Liczy! To jest Calpico. I to w ogóle, nie mam pojęcia co to jest, ale Calpico to jest chyba w ogóle rodzaj picia. Ja wiem, to jest, centymetr Calpico. Ale to jest w ogóle... Czy tylko ja zrozumiałem? Chyba tak. Ja nie słyszałem, ja nie wiem. Calpico jest centymetr Calpico.
Że cały centymetr. Ale w każdym razie. Centymetr nano. W każdym razie mamy śmieszny napój, który jest. Ale śmieszny napój. Który jest biały. Były też inne smaki, wszystkie były w ogóle białe, więc nie wiem dlaczego nie jest biały, ale przepięknie pachnie liczy. Przepięknie, tak. Polewam. Także poleję. Płyn do spłukania. Płyn do pukania? Niesamowite. Ale garów, nie? Płyn do pukania garów. No takie normalnie. Woda z cukrem. Nic takiego. Nie. Dobra, w smaku jest troszkę gorsze. Nie, nie, nie. Zachowało. Obroniło się. Obroniło swój certyfikat. Tak? Smakowości moim zdaniem. Ty lubisz takie smaki egzotyczne, nie? Co poradzę, że jestem taki egzotyczny. Egzotyczna uroda. Egzotyczna uroda. Kolejna rzecz, która jest dosyć śmieszna. A znowu powiedziałem panowie, no. Pani dostała i jeszcze pije. No, pani dopije, pani dopije sobie. Pani dopije, ale pani musi dopić. No dawaj, ja mogę. Tomasz. Mamy Monstera. Monstera. Który jest dosyć dziwny, ponieważ to jest ma kofeinę i jest tym. I izotoniki. Nie ma szans, w sensie nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Żeby Monster był izotonikiem, także musimy wziąć łyczka koniecznie. Łyczka, może dwa. Może nie więcej, żeby więcej niż bęk, czy nie? Zabiło smak. Właśnie nie wiem ile ma kofeiny, zaraz zobaczymy. Zaraz sobie zobaczymy, a ja bym chciał zobaczyć na... pokaż na butelkę i pokaż widzą butelkę, bo wydaje mi się, że to może być ciekawe. Monster znaczy... Hydro. To znaczy, że jest tutaj dużo wody, tak? Rozmieszane to jest z wodą. No. Ale tak jest, nie? 188 mg na butelkę. 200 mg na butelkę. Ale to jest 750 mg. Tak, nie? Więc ma normalnie, nie? Ale średnie? Średnie, Krzysiu? Ej, pamiętacie, w podstawówce były takie szoki? I to jest jak taki szok, jak już go przeżujesz przez 10 minut. Ej, ale... Serio. Nie, dobre, nie. Płyn to będzie inaczej. Ja podchodzimy. No... Dobra. Pamiętacie, ja to jest basen? Basen? Dowiedzam się oczywiście u kanału na odcinku, o co chodzi z tym żartem. To nie jest żart. Nie musimy zadać tego. Przykra sprawa. Przykra sprawa, ale dowiecie się jutro. I mamy krakersy! Nigdy nie ma na świecie. Jezus, to już jest coś takiego, że nawet jak już nic nie ma w domu, to i tak tego nie wiesz. Tego nawet nie ruszasz, nie? A nie, to tego szklanka nie potrzebuje. Ale uwaga, panowie, krakersy są w takim celu, że mamy jedną z najfajniejszych rzeczy, jakie ja tutaj widziałem, czyli ser. W tak zwanym sprayu, może powiedzieć. Tak, to jest to! To jest niesamowite! Ej, to jest takie już, to jest takie hamburgerowe, to jest takie amerykańskie, że... No, że bierzesz po prostu, już nawet nie masz siły, żeby zamoczyć coś. Tylko musisz sobie zamoczyć to! Tylko nie dużo, please, bo ja nie lubię dużo sera. Dawaj mu dużo, bo lubię. Dobra! Mówiłam, że nie wiedziałem, że tyle tego wyjdzie! To jest tak intensywne, że to jest satynowe. Oj! Dawaj, nie. Delicious. Nie, nawet lubię. Nie lubię. Nie jestem fan. Ja już to spadło na ptaszką. Chopie. Amerykańskie Oreo. Podobno musimy wymyć sobie szklankę. Do ostatniej rzeczy musicie zamknąć oczy. Ja też? A ty nie musisz. Ty nie musisz akurat, bo ty wiesz o co chodzi. Ta rzecz jest mega. Ta rzecz to jest to. Wiesz co to jest? Giorgio, spójrz na to, co jest pod spodem. Widzisz? I to jest sok z tego. To będzie mega dobre. Nie mam, przecież za kamerą stoi. Polałeś już czy nie? Już będę czasy. Dawaj, że szybko chopię, bo boję się zamykać oczu na tak długo. Nie wąchajcie, bo to nie pachnie ładnie, ale jest dobre. Dobra, ale już? Już? To jest ocet jakiś chyba. Nie, to nie jest ocet. Wiecie co, to jest pewnie ten ocet winny, który tam zabił kilka osób ostatnio i uciekł, nie? Jest winny, nie? No. Otwórzcie oczy, panowie. I pani musiała otwierać, bo miała już otwarte. Przed nami jest napój. Proszę go nie wąchać. To co, walimy na raz? Ale jest jakiś mętny. Tak. Proszę go nie wąchać, bo śmierdzi. Ale... Jak smakuje? Wszyscy próbujemy. Wypijcie go proszę na raz. Ty też. Ale co, ale jeżeli to będzie... Ale ja też to zrobię, ale tak? Ja też to zrobię. No, po prostu wszyscy pijemy to na raz, serio. Bez wąchania pijemy to na raz i potem oceniamy, czy smakuje. A z noskiem czy bez noska? Bez noska. Dobra? Nasze zdrowie. No to co? Wasze no to. Też. Siup, w głupi dziób. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to było? O, łe! Co to było? Siadaj, party, pogadamy zaraz o tym, co tam było. Ale jak posmakuje? Nie mogę zobaczyć. Dobra, ja wam może pokażę, co to było. No. Panowie, jesteście pewnie ciekawi. To jest... syrop zrobiony, znaczy sok z ostryk.
To są postrygi? Tak. Małże, nie małże, 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 po małże. Ej, ciekawe, czy to jest zdrowe, bo takie rzeczy, które tak smakują, one muszą być zdrowe. To jest nie tak masz... niedobre, że to musi być. To jest coś takiego, co tak nasze dziadki piją i mówią, że smaczne. O, niesmaczne. A dla nich też jest niesmaczne, ale chcą tylko zacząć. Ej, nie sądziłam, że dziadkowie, kiedyś, serio, no. Kiedyś napiję czegoś tak, aż tak niedobrego. W sensie ej, ale to, było, ale to było strasznie niedobre. To powinno stara, być challenge. Ej, ta firma jeszcze istnieje, czy splajtowała już, stary? Jak można coś takiego kupić w ogóle? Ser pociapkany w kostki, on, jest, on zabija strasznie smak tego. On no, zabija. Pociapkany w kostki i wrzucone do ten, jako taki zagryzaczka. Żeby tak pojedno, nie? Aż mi oko zaczęło zabić. No, także co? Popróbowaliśmy sobie jakieś fajnych, śmiesznych rzeczy, które raczej nie są dostępne w Polsce. Nie da się tego kupić w normalnym polskim markecie, że idziemy do Biedronki i to kupujemy. Pewnie da się kupić coś troszkę podobnego, albo po prostu pójść do jakiegoś sklepu typu Kuchnia Świata. No i wtedy może nam się uda to kupić. Także co? Ja kończę ten odcinek. Wszystko było dobre oprócz tego. Dzięki temu, że wam to dałem na końcu, to teraz wszystko było dobre. Ale to było chydne. Ale musiałem, jak to zobaczyłem, to po prostu chciałem stestować. Gdzie jak... ty zobaczyłeś na jakim dziale? Na dziale... YouTuberów. Na dziale YouTuberów, bo to jest... Bo to jest do challenge. W Ralfsie było normalnie. Ta woda ze śledzi jest lepsza od tego. No. Także pijcie wodę ze śledzi, na pewno nie... Sok z małż, no. I trzymajcie się, pozdro. Ej, myślałem, że tak... Słuchaj, będzie gadał jeszcze. Oczywiście, tak. Trzeba to robić. Koniecznie. Ale ptaszki ćwierkają. Ładnie tam, no, bo mamy piękną pogodę. W Kalifornii, piękna pogoda. Świetnie. Naprawdę myślałem, że to ptaki na początku. Dobra, to co? Kończymy, już pożegnaliście. Zapomniałem się pożegnać. Cześć. Hejka.